Nasza działalność obejmuje obszar Podhala i okolic. Naszą bezinteresowną pomocą chcemy zachęcać ludzi do pomagania innym potrzebującym. Działamy też w myśl słów Matki Teresy z Kalkuty. Wiele ludzi umiera z braku chleba, ale jeszcze więcej z braku miłości. Jest to też taki sposób spędzania wolnego czasu, żeby nie siedzieć przed komputerem czy uciekać w nałogi. I w ten sposób pomagamy rówieśnikom na przykład w nauce, czy kiedy są w jakiejś trudnej sytuacji rodzinnej, wtedy wspieramy ich po prostu duchowo i materialnie czasem jak trzeba. Tak samo z osobami starszymi, tam pomagamy im w codziennościach, w rzeczach wykonywanych tak w życiu codziennym, dotrzymujemy im towarzystwa. Jeździmy też do domu dziecka co roku i nigdy nie przyjeżdżamy z pustymi rękami. Zawsze tam zbieramy wcześniej pieniądze i kupujemy na przykład słodycze albo jakieś artykuły szkolne też potrzebne zbieramy. Zajmujemy się też osobami niepełnosprawnymi, najczęściej z chatki. Organizujemy dla nich dni niepełnosprawnych w naszej szkole. Wtedy bawimy się z nimi, przedstawiamy spektakle teatralne. Czasem też pomagamy w rehabilitacji. Fundusze zbieramy dzięki sprzedaży kartek świątecznych, na przykład, czy stroików, które robią uczniowie naszej szkoły. Działamy też z fundacjami. Fundacja tam na Podhalu i tutaj na Podhalu. No. I Dziewczynka z Zabłokami. Pola Nadziei też bierzemy udział w tej akcji. Wspieramy Hospicjum Krakowskie.